You tell me. No. Hi there. I'm Karolina, and this is my mom. Instead of doing a formal toast, I wanted to make a little video for Tom and Anna on their big day. I hope you guys enjoy. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Moje imię jest Jola, jestem mamą Tomka. To jest moja córka Karolina. Przygotowaliśmy mały filmik Ani i Tomkowi z najlepszymi życzeniami. Zapraszamy do obejrzenia. You're the salt in my tears, you're the comfort in my peace. And when I'm crashing down, you are my landing gear. You're the air that I breathe, you're the book that I read. You're the shoes on my feet when I walk down the street. Jakim dzieckiem był Tomek? Tomek był dzieckiem bardzo rozkosznym, radosnym, kochającym, zazdrosnym zawsze o swoją mamę. Bardzo dobrze czuł się wśród rówieśników. Kochał sport od dziecięcych lat. No ale jednocześnie był... rozrabiachą. Strasznym rozrabiachą. Był strasznym rozrabiachą. Jak jechaliśmy do kościoła, to tak. Dziadek stał w tyle kościoła, babcia z przodu, my z mężem po obu stronach. A Tomek oczywiście i tak biegał i robił swoje. Pamiętam, jak jeden raz dałam mu pieniążki na tacę, na ofiarę i nie mogłam już go zatrzymać. Jak tylko dostał pieniądze, od razu pobiegł w czasie homilii do księdza i mówi: ksiądz Witek, maś! Tomek ma bardzo specyficzne poczucie humoru i bardzo lubi się śmiać z takich rzeczy, które nie powinny się wydawać śmieszne. Że jest fajny, miły, uprzejmy, wszystkim wybacza i kupi mi PlayStation. Moje ulubione rzeczy w Tomku to, że jest opiekuńczy, radosny, uprzejmy, że jak robi sobie śniadanie, to pyta, czy ktoś jeszcze nie chce. Kto jest lepszym muzykiem? Pewnie, że ja jestem lepszym, bo jestem starszy. Lubię, kiedy Tomek chodzi na siłkę i jest taki wysportowany. Chcę być taki jak Tomek. Let's not pretend that Tommy is perfect. For starters, he has terrible road rage. He will literally have a fit if someone does not come to a complete stop in a stop sign. But then he'll go to like Walgreens and park illegally and then look at me and be like, it's okay, girl, I'm the police. And I'm like, what? Tomek zawsze cieszył się ogromnym powodzeniem u dziewczyn. Pamiętam, jak był nawet takim małym chłopczykiem, miał może 7-8 lat, to wszystkie dziewczynki chciały się z nim bawić, latały za nim. Tomeczek. Potem jak już był starszy, to się nic nie zmieniało. Jak przyjeżdżał do Polski, to ciągle wiele dziewczyn kręciło się wokół niego. What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. Ostatni raz na wakacje do nas przyleciał, to zauważyłam, że Tomek bardzo się zmienia. Nie wiedziałam, o co chodzi. Ciągle jakieś skryty, telefony, bez przerwy z kimś rozmawia, więc zaczęłam dopytywać, o co chodzi. Okazuje się, że jest taka pewna Ania, no i że fajna dziewczyna, trochę mi opowiedział o niej, ale zobaczyłam, że bardzo, ale to bardzo mu na niej zależy. Był cały w emocjach, kiedy rozmawiał z nią i nie przestawał chodzić. To było takie śmieszne, bo gdy rozmawiał z nią, to ciągle chodził i chodził bardzo szybko. Ja wiedziałam, że to już jest coś poważnego. A więc ja mam takie wspomnienie, że kiedy chciałam zaprosić Tomka na komunię, bo on jest moim chrzestnym, to zaczęłam pisać list. I jak pisałam ten list, to mama mi powiedziała, że Ola, wiesz, że Tomek ma dziewczynę i w ogóle takie, o, naprawdę? I napisałam w tym liście, że jestem u niego zazdrosna. I on potem przywiózł ten list do Polski i pytał, czy naprawdę jestem. I teraz to się wydaje takie głupie, ale no, bardzo fajne wspomnienie. A, nie martw się, Aniu, podzielę się z tobą Tomkiem. Jest go dużo. Into the night. Tomorrow at breakfast you may pick up your ears.
Or you may be daydreaming for a thousand years. Jak się Tomek z Anią poznali, no to ja to pamiętam tak, że Tomek poszedł na imprezę potańczyć i nagle patrzy, a tam tańczy taka super ładna dziewczyna i on do niej podchodzi i takie: hej dziewczyno, ale ty ładnie tańczysz! No i tam zaczyna tańczyć, tańczy tak całą noc. No, tak nie było. Jak naprawdę Tomek z Anią się poznali? Ja z Tomkiem pojechaliśmy do kościoła na spotkanie, nie na dyskotekę. I tam poznaliśmy Anię. Jak wracaliśmy do domu w samochodzie, powiedziałam do Tomka: hej Tomek, zauważyłeś taką fajną dziewczynę? Miała taki Abercrombie sweater i była taka super ładna. I Tomek tak się zaczerwienił i mówi: o ja, chyba miała na imię Ania. No i z tego dnia Tomek i Ania, wielka miłość. Tak naprawdę to ja się czuję bardzo odpowiedzialna, że dzisiaj wszyscy jesteśmy na tej imprezie, ponieważ ja kazałam dla Tomka się umówić z Anią. No i też dziękujemy dla księdza Macieja, który zorganizował takie spoko spotkanie w kościele. Uważam, że Tomek i Ania to dobra nam para, bo Ania jest wysoka i Tomek jest wysoki i do siebie pasują. Pierwszy raz, kiedy zobaczyłem Anię, wyjechała mnie na lotnisko, to była fajna, miała białe zęby. I wtedy pomyślałam sobie, że muszę za nią zatańczyć na jej weselu. Kochani Aniu i Tomku, życzymy wam dużo zdrówka, radości, miłości, żeby wam się dobrze mieszkało w waszym nowym domku i żebyście zawsze się kochali i bardzo często nas odwiedzali. Zapraszamy i kochamy was z całego serca. Tak wiele pragnę wam życzyć, kochani, aby całe wasze życie było tak piękne, jak dzisiejsza uroczystość, jak dzisiejszy dzień. Tomku, Aniu, życzę wam dużo szczęścia, zdrowia, radości, dużo dzieci, takich jak ja, i dużo mani. No i oczywiście życzymy wam dużo miłości, radości, wszystkiego najlepszego, no i żebyś był takim dobrym mężem i jajem jak ja, no, dla swojej mamy. Anna, we are so excited to have you join our family. You are a sweet, wonderful person, and you make my brother extremely happy. I have already gained a great friend, and today I gain a sister. I love you very much, and I am so happy you and Tommy have found each other. And to Tommy, you are the light of my life. You are the perfect example of an incredible brother and son, an incredible man, and a true friend. Everyone that meets you adores you because you have a great heart and a sweet, loving personality. You would give your last dollar to someone in need and do anything and everything to make those you care about extremely happy. You are an exceptional person. You are my chicken, and I am forever your picker. You play such a huge role in my life, and I'm so grateful to have you. You and Anya are the definition of friendship, partnership, and love. I cannot wait to watch your life take shape as husband and wife. I love you so much. Congratulations. Dużo miłości. Dużo radości. 100 lat, niech żyją nam. Żono moja, serce moje, nie ma takich jak my dwoje. Tomek się ożenił. I just want to be an aunt already. Bo ja kocham oczy twoje. Ania, Tomek, powodzenia na nowej drodze życia. Do szaleństwa, do wieczora, je. Gratuluję wam i życzę wam wszystkiego najlepszego. I love you.